o bezpiecznym korzystaniu ze smartfonów, z tabletów, fabletów, zależnie jak zwać urządzenia z ekranem dotykowym, będziemy mówić przez najbliższych parę chwil. Jeśli Państwo zastanawiają się, kiedy dziecku można podarować takie urządzenie i jak dużo czasu ono może przy nim spędzać, no, spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie i zastanowić się w ogóle, czy warto szukać odpowiedzi na to pytanie. Urządzenie jak każde inne, no, niech dziecko się uczy, ćwiczy i niech operuje sprawnie palcem. Proszę sobie wyobrazić, najpierw słyszą Państwo taką informację, taki spot radiowy. Fundacja Dzieci Niczyje prezentuje. Charakterystyczne dla Homo sapiens poznawanie świata wszystkimi zmysłami w bliskiej relacji z rodzicami u Homo tabletis od urodzenia zredukowane zostało do poznawania obrazów i dźwięków emitowanych przez tablety i smartfony. Ograniczać to może liczbę połączeń neuronowych powstających w mózgu młodych osobników i mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój. Nie bądź tabletowym rodzicem. Zobacz więcej na www.mamatatatablet.pl. Czytała Krystyna Czubówna. No i mamy już w głowie jakiś problem. Rodzi nam się problem. Okazuje się, że sytuacja nie jest tak jasna i czytelna. Pan Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko w sieci, naszym gościem, Fundacja Dzieci Niczyje. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie Łukaszu, okazuje się jednak, że tablet i dziecko to nie powinna być jedność, przynajmniej nie od pierwszego albo drugiego roku życia, tak? Tak, faktycznie przyglądaliśmy się temu zjawisku w ostatnim czasie, bo coraz częściej wszyscy Państwo na pewno obserwujecie, jeżeli nie w domach, to jakieś w otoczeniu swoim, że dzieci już te najmłodsze korzystają z tabletów, ze smartfonów. Zbadaliśmy to i okazało się, że ponad 40% już dzieci rocznych i dwuletnich korzysta z tabletów, smartfonów, większość z nich regularnie, a to, co najczęściej motywuje rodziców do tego, żeby udostępnić dziecku ten tablet czy smartfon, to jest to, żeby mieć trochę czasu, żeby zająć się swoimi sprawami. I to faktycznie uznaliśmy, że jest niepokojące. Zresztą coraz więcej badań rozmaitych ośrodków naukowych podejmuje ten temat i faktycznie okazuje się, że szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci to może być zagrażające, dlatego zwróciliśmy na ten problem uwagę w toku tej kampanii, której fragment pan przytoczył. Dlatego to właśnie ta kampania, prawda? Bo problem jest, jak widzimy, ale jaki jest cel? Co chcecie osiągnąć państwo w tej kampanii? No tak, tej kampanii na stronie internetowej, innych też przekazach tej kampanii zwracamy uwagę na to, żeby przede wszystkim się zastanowić, bo jest tak, że tablety, w ogóle urządzenia multimedialne mogą mieć również pozytywne zastosowanie w procesie wychowania. Dzieci może rozwijać jakoś pozytywnie rozmaite zmysły, natomiast to musi być wszystko z umiarem i musi być wszystko z głową. Tak więc zwraca się uwagę na to, że dzieci do ukończenia drugiego roku życia nie powinny mieć kontaktu z urządzeniami dotykowymi. Tak więc to w zestawieniu z tymi badaniami to już daje do myślenia. Natomiast później, jeżeli udostępniamy dzieciom tablety, smartfony, to przede wszystkim powinniśmy ustalić czas, jaki na to dziecko może poświęcić. Tak? To powinny być sesje do 15-20 minut łącznie. W ogóle kontakt z urządzeniami ekranowymi, tak więc również telewizorami, nie powinien w tym wieku kilku lat przekraczać 2, no później 3 godzin. Tak więc z umiarem, ale też bardzo ważne jest, co dziecko robi, tak? Znaczy powinny być to treści dostosowane do wieku dzieci. Takich aplikacji jest coraz więcej, no ale to jest rolą rodziców, żeby je znaleźć i żeby je udostępniać dzieciom, tylko te aplikacje dostosowane do ich wieku i żeby towarzyszyć dziecku w kontaktach z tymi aplikacjami, z tabletami, z urządzeniami elektronicznymi. To nie może być tak, że zostawiamy dzieci sam na sami, zajmujemy się swoimi sprawami. No na pewno nie te kilkuletnie dzieci. Na potrzeby kampanii państwo stworzyliście sformułowanie Homo tabletis. Kto to jest Homo tabletis? I jak on reaguje? Właściwie jakie są skutki tego, że tym Homo tabletisem jest? No tak, tutaj podeszliśmy humorystycznie jakoś do tego tematu, żeby zwrócić na niego uwagę, zresztą z powodzeniem, bo przygotowaliśmy też taki krótki film na YouTubie, on ma już blisko 400 tysięcy teraz odsłon, tak więc tak, no Homo tabletis, czyli właśnie to dziecko, które jest otoczone od urodzenia urządzeniami elektronicznymi, a które nie ma tej uwagi rodziców, tak, czyli to dziecko, gdzie ta równowaga między tymi urządzeniami elektronicznymi, a tym
czasem spędzanymi w tym z rodzicami, w kontakcie z prawdziwymi ludźmi została zaburzona, tak? Bo to, na co zwracamy uwagę, nie chcemy też demonizować i tylko negatywnie podchodzić do tej kwestii, bo tak jak mówiłem, dostrzega się pozytywne zastosowania mediów elektronicznych, ale ta równowaga to jest bardzo ważne, żeby poświęcać dzieciom czas, bo w tym, tak jak Krystyna Czubówna w tej narracji do tej kampanii, do tych filmów mówi, czyta, to jest tak, że bardzo ważne jest, żeby rozwijać dziecko wszystkimi zmysłami, żeby ono miało kontakt z ludźmi, żeby widziało, czuło, smakowało, a tablet, telefon te doznania na pewno ogranicza. To musimy być uważni, żeby na pewno nie przesadzić. O tej uważności, o problemach z tym związanych będziemy rozmawiać zaraz z naszymi gośćmi, którzy są w studiu. Panie Łukaszu, jeszcze jedno pytanie do koordynatora programu Dziecko w sieci. Co na stronie mama, tata, tablet znajdziemy? mamatatablet.pl Zapraszam na tą stronę. Tam znajdziecie Państwo wszystkie przekazy tej kampanii, ale również rady właśnie, to znaczy w jakim wieku, kiedy, ale też jak udostępniać dzieciom urządzenia elektroniczne, żeby to się działo z pożytkiem dla dzieci, a nie ze szkodą. Tak więc to są porady dla rodziców, jak właśnie połączyć ten świat mediów elektronicznych z rozrywką, zabawą, z korzyścią, a nie ze szkodą dla dzieci. Dziękujemy panu za rozmowę. Pan Łukasz Wojtasik, Fundacja Dzieci Niczyje, był z nami. A w naszym studiu kolejni goście. Pani Jolanta Leśniak, psycholog, nauczyciel, konsultant, regionalny ośrodek metodyczno-edukacyjny METIS w Katowicach. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Sebastian Koczy, również nauczyciel, konsultant z regionalnego ośrodka metodyczno-edukacyjnego METIS w Katowicach. Dzień dobry. I czy to faktycznie jest taki realny problem, że aż słyszeliśmy 40% w Polsce do drugiego roku życia korzysta z tabletów i smartfonów. Państwo mówią, że chyba nawet i więcej, prawda? Bywa, że i więcej. Ja bym powiedziała tak, że w tej chwili to pokolenie młode, które jest czy w szkołach, w przedszkolach, to pokolenie dzieci, które się w tej chwili rodzi, to pokolenie jest takim pokoleniem, które żyje w dwóch równoległych światach, zarówno w świecie realnym, jak i w świecie wirtualnym. I myślę sobie, że ze względu na rozwój technologiczny, techniczny, nie da się tego uniknąć. I tak jak tu pan Łukasz powiedział, nie da się w tej chwili żyć bez internetu, bez komputera, bez smartfona, bez telefonu. Ale właśnie w jakim zakresie i kto z tego skorzysta, jaki czas spędza przy tymże komputerze, przy tym ekranie, to jest właśnie problemem. Największym chyba problemem jest to, że to, co pokazują i badania, ale także z naszych rozmów z rodzicami, z nauczycielami, z obserwacji pewnie widzimy, że nawet dzieci kilkumiesięczne, czasami przypadkowo, czasami celowo, rodzice dają już telefon do zabawy. Bywa też tak, że dziecko kilkumiesięczne nawet przypadkowo uruchomi telefon i to wzbudza zachwyt u rodziców, u dziadków może szczególnie. I to bywa taką czasami zachętą i utratą jednocześnie jakby kontroli nad tym, jak długo i czym się to dziecko bawi. Myślę, że to jest największym problemem. No skoro nam przyszła obsługa tabletu z pewnym trudem, dziadek, wspomniany babcia nie potrafią jeszcze odblokować urządzenia, a ten malec nie tylko odblokuje, ale jeszcze i galerię pokaże zdjęć z ostatniej wycieczki. Na tym wspomnianym filmie, o którym pan Łukasz wspominał chwilkę wcześniej, jest taka znacząca migawka. Mama zamyka drzwi do domu, do pokoju dziecięcego. Jest ciemno w pokoju i nagle bang, świeci ekran tableciku czy smartfona, które dziecko, taki niemowlaczek, ma w dłoni. To pewnie przesada, jest żartobliwa, ale... Nie wiem, czy przesada, ponieważ ile razy bym zadała pytanie rodzicowi, właśnie gdzie ten komputer stawał, jak się pojawiał w domu, gdzie bywał, kto miał do niego dostęp, to nigdy innej odpowiedzi nie usłyszałam, jak to, że oczywiście komputer zawsze był w pokoju dziecka. Wcześniej były to telewizory. W tej chwili chyba już każda rodzina w Polsce jest taką rodziną, która oprócz tego, że mają rodzice telefony, które spełniają rolę, tu pewnie kolega dużo więcej na ten temat powie, jaką te telefony spełniają rolę, ale to nie jest tylko telefon do dzwonienia.
tak jak właśnie ja pamiętam, że telefon mi zawsze służył tylko do zadzwonienia, odebrania telefonu. To jest mały komputer. I bardzo często bywa, że oprócz tego, że mają rodzice, to mają dzieci. I to coraz młodsze dzieci w przedszkolach także już posiadają telefony. Ja myślę, że tutaj należy też wspomnieć o tym, że pokolenia cyfrowe, bo tak tych naszych milusińskich możemy w tej chwili nazwać, po prostu mają troszeczkę więcej czasu na to, żeby korzystać z tych urządzeń, żeby uczyć się ich. Bardzo często jest widoczny taki przykład, że przychodzi mały dzieciaczek do babci, poustawia wszystkie urządzenia, a babcia patrzy i nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Skąd on to wie? Te dzieci jakby rodziły się już z tymi urządzeniami w dłoni. Często na spacerze widać, jak dziecko w wózku obserwuje mamę, która pchając wózek opowiada przez telefon i wyciąga rączki, bo ono też chce to urządzenie dotknąć, bo jest tym zainteresowane. Bo mały dzieciak to jest po prostu żonny wrażeń odkrywca. No jeśli widzi taką rzecz ciekawą, interesującą, kolorową, chce ją też dotknąć, chce ją wziąć do rączki. No i chce naśladować mamę, tatę, prawda? Chce naśladować, oczywiście. O tym, żebyśmy nie byli tabletowymi rodzicami, zachęcamy dzisiaj w Radiu M, a naszymi gośćmi są pani Jolanta Leśniak i pan Sebastian Koczy z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Medis w Katowicach. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę. Studio Radio M, dzisiaj naszymi gośćmi są pani Jolanta Leśniak i pan Sebastian Koczy, nauczyciele, konsultanci z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Rozmawiamy o tym, jak zapobiegać, możemy powiedzieć, panie Sebastianie, o tym, że to jest cyberuzależnienie, prawda? Korzystanie z urządzeń mobilnych. Tak, jeśli za dużo będziemy przesiadywać w tym świecie cyfrowym, a niestety młode pokolenia tak naprawdę cały czas są online. I tym, tu jest chyba największa różnica między tymi pokoleniami naszymi, naszych rodziców, a właśnie dzieciaczków obecnych, które w tej chwili są na poziomie przedszkola, szkoły. Że te dzieci są cały czas online, one są cały czas w internecie. Nawet gra słów, kiedy my mówimy spotkać się, mamy na myśli wyjście do restauracji, spotkanie się w parku. Dzieci mówiąc spotkamy się, mają na myśli spotkanie na Skype'ie, w sieci. Dla nich to słówko znaczy dokładnie tyle samo. Stąd też właśnie różnego rodzaju zagrożenia. Infoholizm, czasami odmieniany na fonoholizm, komputeroholizm, a tak naprawdę chodzi o uzależnienie, o zbyt długie, zbyt częste przebywanie z danym urządzeniem i właściwie chodzi o ten cyfrowy świat, bo to nie tyle o urządzenie chodzi, a o miejsce, o przestrzeń, w której się znajdujemy. Każde takie nadużycie jest już no, po prostu przesadą. Dochodzi do kolejnych wypaczeń różnej cyberagresji, przemocy, tak bardzo popularnego teraz hejtowania, przemocy werbalnej, czy też rejestrowania różnego rodzaju filmów, zdjęć, potem udostępniania tego w internecie, co już też podchodzi pod jakieś tam wykroczenia, które mogą być ścigane przez policję. No i to też nie jest mierzalne, prawda? Bo jeżeli coś na podwórku się wydarzy, była sprzeczka, bójka, to albo mamy siniaka i jest to znak, który widzimy, ale on zniknie, ale to, co dzieje się w sieci, to po prostu zostaje, a my często jako rodzice, opiekunowie, nauczyciele po prostu o tym nie wiemy. Największy problem polega na tym, że kiedy dzieciaki kiedyś pobiły się na podwórku, to była natychmiastowa reakcja. Mama od razu widziała, bo dziecko przyszło brudne, posiniaczone i mogła zareagować. Problem z siecią polega na tym, że pewne zagrożenia, które tam występują, są dla nas, nauczycieli, wychowawców, rodziców, od razu nie do odgadnięcia. To są zagrożenia w sferze bardziej emocjonalnej, w sferze psychicznej, a nie w sferze takiej realnej. To nie jest już siniak, ale to jest coś, co będzie tego dzieciaka gryzło, gdzie będzie mu chodziło po głowie i my tego mamy prawo od razu nie zauważyć, bo się na tym tak jeszcze nie znamy. No jako zwykły rodzic mamy prawo nie wiedzieć, że coś w tym świecie cyfrowym złego się stało, bo nie znamy jeszcze objawów. Stąd chyba właśnie tak ważne, żebyśmy o tym jak najwięcej mówili, żebyśmy uczulali nas, dorosłych,
na te różnego rodzaju zagrożenia. To jest zadra, która zostaje ujawniona dużej grupie osób, prawda? Bo sprzeczka, kłótnia, wyzwiska, które padają między młodymi ludźmi w gronie nawet przyjaciół, to jest małe grono. A na forum internetowym nie wiemy, czy nie zobaczy za chwilę tego postu, tego filmiku, tego zdjęcia cała szkoła. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, kto to zobaczy i gdzie to trafi. I samo to, że istnieje to w świecie cyfrowym, że raz zaistniało w świecie cyfrowym, powoduje, że to nie zginie tak jak siniak, który po paru tygodniach zniknie. To będzie funkcjonowało. W internecie wiadomość cyfrowa nigdy nie zaginie. Ona będzie cały czas funkcjonowała. I to jest jedno z zagrożeń świata internetowego i świata cyfrowego. Ale jeśli rodzic powie, dobrze, ja mam zabezpieczony tablet, smartfon, dziecko nie będzie korzystało z portali społecznościowych, nie wejdzie na złą stronę internetową, złą, cudzysłów oczywiście wiemy, filtry jakieś działają, to mimo to urządzenie nie jest dobre dla małych dzieci? To znaczy, oprócz takich zagrożeń, o których tutaj pan wspomniał, są jeszcze zagrożenia tak zwane zdrowotne. Samo korzystanie z tych urządzeń już jest jakimś zbyt dużym wysiłkiem dla takiego młodego organizmu. Tak naprawdę dziecko poniżej drugiego roku życia w ogóle nie powinno brać do rączek, a już tym bardziej zbliżać do swojej główki telefonu komórkowego. Nie powinno tak naprawdę korzystać z dużych różnych urządzeń, już nawet nie tyle tabletów, co właśnie telewizorów. Im większa powierzchnia, tym większe promieniowanie. Narażając dziecko na długi kontakt z takim urządzeniem, to tak naprawdę jakbyśmy zbliżali jego główkę czy jego ciałko do mikrofalówki. Stąd dopiero po drugim roku życia, tak naprawdę dopiero w okresie przedszkolnym możemy pomału dozować tablet, jakiś telefon, na zasadzie skorzystania maksymalnie do 30 minut u tak małego dzieciaczka. W wieku szkolnym około godziny. To są bardzo krótkie czasy, a proszę zauważyć, że obserwujemy, czy to na podwórku, czy gdzie tam widzimy dzieciaki, one cały czas to urządzenie mają przy sobie. Co więcej, dzieciaczki w wieku w tej chwili 6-7 lat posiadają swoje urządzenia mobilne, swoje smartfony, które cały czas są włączone, a oni je trzymają gdzieś tu po kieszeniach, blisko serca, czy gdzieś tu w spodniach. I to powoduje, że te komórki, które tak naprawdę są w sferze rozwoju dopiero, bo przecież dziecko 6-letnie to jest dopiero rozwój, te komórki dopiero są tworzone, mogą następować różnego rodzaju zaburzenia. To może doprowadzić do różnego rodzaju chorób, no chorób nowotworowych nawet. Czyli ten umiar jest po prostu najważniejszy. Tak. Ja myślę, że umiar jest najważniejszy, tak jak tu państwo mówicie. Ja jeszcze bym chwilę się zatrzymała nad tym czasem jakby spędzonym. Kolega mówił tutaj o tych właśnie 30 minutach, mówiąc o wieku przedszkolnym. I też zresztą mocno podkreślił, że do drugiego życia dziecko właściwie nie powinno mieć kontaktu z żadnym urządzeniem. Z żadnym urządzeniem. Tak naprawdę do rozwoju prawidłowego dziecka potrzebny jest drugi człowiek. Dziecko w kontakcie bezpośrednim ze swoją matką, ze swoimi rodzicami, z najbliższymi otoczeniami, od nich naśladując, uczy się mówić, uczy się kontaktu wzrokowego, uczy się rozwijać, biegając na podwórku, wspinając, dotykając, wąchając, gryząc nawet, wszystkimi, prawda? Wszystkimi zmysłami, tak. Biegając na podwórku, wspinając się po różnych ławeczkach, tak jak kiedyś mogliśmy obserwować na placu zabaw, wspinając się na huśtawki, to wszystko także powoduje rozwój także emocjonalny dziecka, ale także rozwój właściwie każdego jego zmysłu. To wpływa na jego koordynację, właśnie na umiejętność później trzymania we właściwy sposób pióra. Natomiast na pewno, nie to co tu zresztą pan powiedział, o używanie tylko jednego kciuka i używanie tylko jednego kciuka do przesuwania na tablecie ekranu. Poza anteną, no że ostatnie badania dowodzą na to, że to, że dziecko wprawnie potrafi narysować kółko na tablecie, nie znaczy, że ono będzie potrafiło to kółeczko narysować czy namalować. Absolutnie nie. Ja myślę sobie tak, że na co chciałabym zwrócić nam, dorosłym rodzicom, dziadkom uwagę. Mówiliśmy o tym, że w tej chwili te nasze dzieci, to pokolenie coraz młodsze żyje w tych dwóch światach równolegle. Nie da się tego uniknąć. My obserwując tą sprawność właśnie w posługiwaniu się tymi technicznymi urządzeniami, tabletami, smartfonami i tak dalej u tych naszych dzieci, wydaje nam się, że tak samo sprawnie radzą sobie w świecie emocjonalnym, w świecie psychicznym. Społecznym również. Społecznym. Mhm. A tak nie jest.
I to nam się chyba najbardziej gubi. Czyli odbieramy im taką możliwość. Bezwzględnie. Nawet. Bezwzględnie odbierajmy im możliwość uczenia się relacji, rozwiązywania problemów właśnie na podwórku, bo jak jeden drugiemu zabrał łopatkę, to trochę musieli powalczyć o nią, ale to także uczyło relacji społecznych. I komunikacji. Wyrażania emocji. Wyrażania emocji, dokładnie. Natomiast też wskazują psycholodzy na to, że niewielki nawet sprzęt u dzieci może powodować zachowania autystyczne. I tu mogłabym podać nawet przykład z życia, którego ktoś z moich znajomych był obserwatorem. I do tego przykładu pani pozwoli, pani psycholog, wrócimy za chwileczkę. 32 608 80 40 to telefon do nas. Inicjatywa i akcja Fundacji Dzieci Niczyje jest takim pretekstem do dzisiejszej rozmowy. Rozmowa o tym, jak korzystać z urządzeń tabletopodobnych, smartfonów, tabletów, jak zwał, tak zwał, wiemy, o jakie urządzenie chodzi i o jakim urządzeniu myślimy. 32 608 80 40 to telefon do nas. Radio M 107,6 FM. Teraz będzie godzina 12. Zawiesiliśmy głos na przykładzie, o którym pani psycholog chciała wspomnieć, ale jest z nami pani Jolanta. To może oddamy głos na chwilę pani Jolancie. 32 608 80 40. Pani Jolanta przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Mam 20-miesięczną córeczkę. Od kilku miesięcy bardzo często ogląda bajeczki na telefonie bądź na tablecie. I niestety w wyniku tego zauważyłam, że dziecko stało się bardzo nerwowe. Zaczęło obgryzać paznokcie. Potrafi nawet rzucać przedmiotami. I chciałam zapytać, co zrobić, żeby właśnie temu już... 21 miesięcy. Zapobiec, tak, 20 miesięcy. Mhm. Najczęściej ogląda te bajeczki przy jedzeniu, bo ona niestety od urodzenia ma bardzo mały przyrost wagi i nie chce jeść. I trzeba było zachęty, żeby dziecko się na chwilę skupiło, tak? Dokładnie. I teraz dziecko się przyzwyczaiło, że je właśnie przy tablecie. Tak. Co zrobić w takiej sytuacji? Myślę, że trzeba proces powoli odwrócić. Chyba to, co pani podała, to taki klasyczny przykład właśnie dlaczego tak małym dzieciom udostępniamy właśnie tablety, smartfony. Pani powiedziała dokładnie o tym, o czym już Fundacja Dzieci Niczyje w swoich badaniach potwierdziła, że między innymi jedną z przyczyn, dlaczego te dzieci korzystają z tych smartfonów, jest między innymi to, że właśnie udostępniamy im w momencie, kiedy jemy. Dobrze byłoby może zastanowić się, czy to nie jest jakiś taki problem ogólny w naszej rodzinie, w naszym domu. W jaki sposób my spożywamy wszyscy posiłki. Mhm. Bardzo często jest tak, że siadamy do stołu, ale jednocześnie mamy włączony telewizor. I wszyscy zamiast na siebie i móc się ze sobą komunikować, rozmawiać i uczyć w ten sposób właśnie rozmowy, także nasze dzieci, to my patrzymy w telewizor i na tym, co się dzieje. Mało tego, bardzo często bywa tak, że każdy ma tam gdzieś obok tę komórkę i sprawdza, czy przypadkiem coś nie przyszło. Więc może warto jakby na to spojrzeć. Myślę, że będzie od pani to wymagało trochę wysiłku, jakby odwrócenie tego procesu, ale jeżeli wy państwo wszyscy do tego tak w domu podejdziecie i ustalicie takie zasady, że są godziny posiłków, są godziny, kiedy nie korzystamy z telefonów, nie korzystamy z urządzeń, jest to czas na to, żeby z nami rozmawiać i być ze sobą, to powoli jest szansa na to, żeby to odwrócić. Rozumiem. A czy mogłam jeszcze w jakiś inny sposób zaszkodzić dziecku właśnie przez puszczanie tych bajeczek? To znaczy przede wszystkim to urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko dziecka, bo samo urządzenie jest po prostu urządzeniem elektronicznym, które promieniuje. I od strony technicznej, już pomijając to, co się z nim dzieje, od strony technicznej jest niebezpieczne z tego względu, że jest to bardzo młody organizm. I jako taki może za dużo tych fal różnych elektromagnetycznego promieniowania po prostu przyjmować. No i to naraża dziecko na różnego rodzaju choroby. Okuliści bardzo mocno też podkreślają fakt, że gdy małe dzieci patrzą na długo na te płaskie ekrany, to niestety źle to wpływa na rozwój ich wzroku. W momencie, kiedy dziecko jest w wózku i jedzie sobie z mamą, obserwuje to, co się dzieje blisko, to, co się dalej, to jednocześnie jest taki naturalny mechanizm ćwiczenia tego wzroku, patrzenia do dali i do bliżej. W momencie, kiedy ma przed sobą tylko i wyłącznie ten ekran, jest nie dość, że w jednym miejscu nie ma możliwości wobec tego rozwijania tego wzroku i ćwiczenia.
Pani Jolanto, tutaj jest poważne zagrożenie. Pani Jolanto, zwracam się do pani, która do nas zadzwoniła. Wytrwałości, powodzenia życzymy. No, i konsekwencji. Wracamy do bajek czytanych, prawda? Od dziś unikamy bajek oglądanych. Pani Jolanto Leśniak, psycholog w naszym studiu. Pani Jolanto, teraz do pani pytanie. A czy jeśli to nie byłby tablet umieszczony metr od dziecka, pół metra od dziecka, telewizor, który towarzyszyłby, bajka, która towarzyszyłaby w czasie jedzenia? Dziecko przynajmniej zje cały obiad, całe śniadanie. Myślę, że nie. Że także nie, bo mówimy czy to się nie zmieniło od lat? To się nie zmieniło od lat. To tylko tyle, że mamy nowocześniejsze może technicznie urządzenia, natomiast ekran mamy taki sam. Tu raczej chodzi o skupienie uwagi nie na rodzicu, nie na twarzy matki, tylko na tym, że coś tam się dzieje, coś tam miga. Kiedyś to był obraz biało-czarny, teraz jest kolorowy, teraz kolory są żywsze, a więc jeszcze bardziej ten wzrok jest na tym skupiony i dziecko zapomina o całym otaczającym świecie. Dlatego łatwiej go nakarmić, ale jednocześnie powoduje to pewnego rodzaju zaburzenia, bo dziecko jakby skupia całą swoją uwagę na tych bodźcach, wielu bodźcach. Dźwięk, obraz, a zaczyna nie zauważać tego, co się wokół niego w tym świecie dzieje. No i właśnie tutaj należałoby jeszcze raz przypomnieć o tym, że właśnie, tak jak tutaj w tym przykładzie pani powiedziała, skupiamy się na bodźcu, bardzo mocnym bodźcu i może to prowadzić do różnych zachowań autystycznych, dlatego że zapominamy o całym otaczającym nas świecie. No właśnie, pani Jolanta ma taki przykład, prawda? No właśnie, ja o tym przykładzie chciałam powiedzieć. Właśnie dziecka, to, które z obserwacji moich znajomych wynikało, bo ponieważ w pobliżu gdzieś tam mieszkali, że dziecko do 4 roku życia, prawie zanim tam poszło do przedszkola, właściwie nie miało za wiele. Może nie tyle, że żadnych, ale za wiele albo bardzo ograniczoną ilość kontaktów tych społecznych z rówieśnikami. To było dziecko, które większość czasu spędzało w domu, a ponieważ było jedynakiem, wobec tego też nie miało swojego rodzeństwa do takiej normalnej relacji rówieśniczej. I to dziecko w większości czasu spędzało właśnie albo przed telewizorem, oglądając bajeczki, później przed komputerem, cały czas bawiąc się tam. W momencie, kiedy przyszło do przedszkola, było dzieckiem, mogłabym powiedzieć, z cechami autystycznymi. Wycofane, zalęknione, nieumiejące nawiązać kontaktu z rówieśnikami w momencie, kiedy rówieśnicy te rzeczy już mieli jakby za sobą. Nie umiało w ogóle rozmawiać, no bo po prostu do uczenia się rozmawiania jest potrzebny drugi człowiek. I to, co mówiliśmy tutaj, czy w tym przykładzie, w przedszkolu potem trwał długi taki proces właśnie odwracania tej sytuacji, uczenia tego dziecka, wychodzenia z kącika, nawiązywania kontaktu, uczenia się bezpośrednio mówienia. Te dzieci często tracą właśnie umiejętność utrzymywania, nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego, co jest niezwykle charakterystyczne i ważne w takiej normalnej relacji, komunikacji bezpośredniej w świecie realnym. I to są te zagrożenia. Ja myślę, że w tym miejscu należałoby podać kilka takich zasad. Tak zbiorczo, żebyśmy wiedzieli, jak postępować w takich sytuacjach. Dla rodziców, dla wychowawców. No przede wszystkim tak, pamiętając o tym czasie, o którym już wspominaliśmy, że u tych najmniejszych dzieciaków to około 30 minut, nie więcej, to należałoby przede wszystkim przypomnieć, że odkrywamy razem z dzieckiem internet. To nie ma być zamiennik rodzica, zamiennik opiekuna. Tablet, smartfon, fablet, bo teraz takie nowe urządzenie powstało, czyli takie połączenie tabletu i telefonu o dużych rozmiarach. Czy każde inne urządzenie podłączone do internetu powinno być razem z dzieckiem odkrywane? To my pokazujemy dziecko, my się z dzieckiem bawimy i dziecko pod naszą opieką z tego urządzenia korzysta. Kolejna sprawa. Rozmawiajmy z dzieckiem o tym, co się tam dzieje. Rozmawiajmy o tym świecie, o tych grach, o tych zabawach. Mówmy o niebezpieczeństwach, jakie mogą tam na niego czyhać. Na pewno podczas takich zabaw nieraz pojawi się jakaś niechciana reklama, może nawet coś innego. I rozmawiajmy, mówmy dziecku, no stało się, no jest takie coś. Musisz wiedzieć o tym. To tak jak jest niebezpieczny człowiek w realnym świecie, tak może się coś niebezpiecznego pojawić tam i musisz o tym wiedzieć. Jeśli dziecko będzie przygotowane na to, to też inaczej na to zareaguje. Bądźmy wyrozumiali przede wszystkim dla dziecka, jeśli zrobi coś nie tak, bo też różnie się zdarza. Musimy pamiętać o takiej, niektórzy to nazywają netykietą, czyli o takich zasadach kultury osobistej, kultury cyfrowej, która musi nas charakteryzować w posługiwaniu się
sprzętem. Zgłaszajmy, czy też uczmy dzieci zgłaszać sprawy, które zauważą, że coś niepożądanego pojawiło się na tym ekranie, żeby nie bały się rozmawiać z nami, z rodzicami, z wychowawcami, nauczycielami o tym, że coś w tym świecie cyfrowym wydaje im się podejrzane. Jeśli dziecko nie będzie się nas krępowało, jeśli będzie pod tym względem cyfrowym widziało w nas partnera, to nic złego się nie stanie, bo ono będzie wiedziało, że może się zwrócić, że jest ktoś, kto mu pomoże w takich sytuacjach. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie tej naszej rozmowy dzisiejszej. Zachęcamy do tego, żeby właśnie z dziećmi przede wszystkim spędzać czas i mieć kontrolę, prawda, nad tymi urządzeniami mobilnymi, nad smartfonami, tabletami. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pani Joanna Leśniak, psycholog, nauczyciel, konsultant z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. I pan Sebastian Koczy, nauczyciel, konsultant, również Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach. Dziękuję. Dziękuję. A państwu zalecamy wiele uważności. W wolnym czasie proszę spojrzeć na mamatatablet.pl, na stronę internetową akcji, o której wspominaliśmy, na film z wspaniale przeczytany przez Krystynę Czubównę i oby państwa dziecko pierwszym słowem, które powiedziało, nie było. Nie był tablet. Życzymy tego.